Dzień dobry, cześć czołem. Czas na nowy odcinek z nietypowego miejsca, z człowiekiem, którego już znacie, czyli z Jarkiem. Cześć Jarek. Cześć Kamil. Nietypowe miejsce, dlatego że zazwyczaj widzimy się na polach, no ale w tym okresie sądzę, że większość z Was właśnie jest w garażach, w miejscach, gdzie naprawiacie, modernizujecie, szykujecie już pod wiosnę, a ta już tuż, miesiąc dokładnie. Do aplikacji nawozu został tylko, tak? Tak, dokładnie, miesiąc i tak jak właśnie stoimy przed opryskiwaczem, który był przygotowany do zimowania, zalany płynem, przejrzany, no i w tej chwili tak naprawdę oczekujemy, kiedy go użyjemy. Właśnie, powiedz mi samym użyciem. Widzimy, że ten śnieg spada, ta okrywa śnieżna nam trochę stopniała, więc ten rzepak już się trochę bardziej ukazał. Czy byłeś na polu, patrzyłeś, jak wygląda twój? Znaczy, wiesz, cały czas przejeżdżam obok pól, bo nawet jadąc w różne miejsca, gdzieś tam trochę... Nie sposób. Nie sposób jest, wiesz, a minąć. Zawsze jest po drodze jednak pojechać, zobaczyć. Na ten moment, patrząc na ten przebieg pogody, jest w porządku. Nie mieliśmy aż tak silnych mrozów, żeby mogło spowodować straty jakieś mrozowe. Nawet w tej chwili, jak mamy bardzo wieczną pogodę, to mamy na plusie. Ale tak naprawdę to jest końcówka stycznia i idzie ten luty. Czasami, wiesz, zimę mamy do kwietnia, więc jeszcze wszystko nas może zaskoczyć. Czy nie obawia się o to, żeby tam się coś zadzieje takiego nagle? No oczywiście nie obawia się, raczej ryzyko jest bardzo małe, może w ten sposób. Znaczy, tak? Powiem ci tak, na ten moment uważam, że jest w porządku. Na stan plantacji, które wchodziły w okres zimowania, uważam, że były dostatecznie zabezpieczone, rzepak był na przyzwoitym poziomie wyrośnięcia, ukorzenienia się i grubości szyjki. Natomiast tak jak mówię, jeszcze jest wszystko przed nami, bo tak naprawdę może 2-3 dni przyjść minus 20 stopni bez okrywy śnieżnej i wrócimy do rozmowy, która będzie inaczej wyglądała. Warsztat pod gołym niebem, rozumiem, pewników nie ma. No dobra, no ale jakieś założenie już trzeba przyjąć? Powiedz mi przede wszystkim, jeżeli chodzi o strategię związaną tutaj z ochroną, bo ona będzie różna w zależności od tego, jaki będzie przebieg właśnie chyba tej pogody, tak? Dokładnie tak. Z ochroną, no to wszystko właśnie pokaże się, jak pogoda, jak będzie długa też później okrywa śnieżna, jak będzie silne porażenie patogenami, nie? I od tego właśnie z wiosny zaczniemy. Na pewno będzie na części rzepaków, które nie wymagają regulacji, bo też są odmiany półkarłowe, silna grzybówka. Natomiast na rzepakach, które wymagają jednak regulacji, bo są rzepakami wysokimi, oprócz grzybówki będzie też regulacja wzrostu, żeby nie wyrastały bardzo silnie. Dobra, czyli powiedz mi po kolei, jak planujesz wykonywać te zabiegi? Może jeszcze z nawożeniem, o nawożeniu zaraz też nawiążemy, tak? Znaczy to przede wszystkim to zacznę od nawożenia, ale zanim zacznę nawożenie, to robimy azot mineralny, bo to jest podstawa w tym roku w obecnej sytuacji jak najbardziej, jak najkorzystniej, jak najbardziej wykorzystać ekonomicznie azot, który mam zakupiony. Dobra, czyli to jest pierwsze. I później, rozumiem, nawożenie i później też ochrona. Później będzie ochrona i tu będziemy obserwować, czy to będzie jakieś mikroelementy pójdą, czy to będzie walka ze szkodnikiem, bo zobaczymy, jak będą temperatury, jak szybki nalot chowacza, bo być może będziemy musieli połączyć dokarmianie z chowaczem, a później zaraz zrobić grzybówkę. Bądź może być taka sytuacja, że wszystkie trzy te zabiegi będziemy musieli w odpowiedniej kolejności połączyć jako razem jedna mieszanina zbiornikowa. Na pewno musimy monitorować, jeżeli się zacznie wiosna, nalot chowacza, bo szkody, które spowodują i późniejsze ewentualne przymrozki będą powodowały duże spękanie łodyg. A to jednak później wchodzą choroby grzybowe, jest trudniejsza walka, jest trudniejszy przepływ składników pokarmowych, soki komórkowe gorzej krążą i finalnie ten plon jest słabszy i może powodować później też wyleganie rzepaku ze względu na uszkodzenie łodygi. Powiedz mi jeszcze, no bo rozumiem, że część z tych środków już pewnie jesteś w ich posiadaniu, część będziesz musiał dokupić w zależności od tego, jaki będzie przebieg pogody. Czy już jakąś strategię masz na te pewniki, które już masz zakupione, już czekają? Czy wszystko będziesz na przykład kupował w momencie, gdy będziesz widział, że jest taka potrzeba? Znaczy powiem ci tak, ja stałem przed takim dylematem, czy zabezpieczyć się w substancje, które wszyscy mówią, że wychodzą. I finalnie nie zabezpieczyłem się w większość środków. Tak rycznie to posiadam na ten moment śladowe ilości. I na pewno, jeżeli chodzi o zabiegi w rzepaku teraz, no to będę musiał się posiłkować zakupem bezpośrednio przed sezonem. Przed sezonem. Tak. Nie obawiasz się tutaj, że czegoś może zbraknąć, coś może być nie tak specyficzne? Znaczy wiesz co?
to jakbym się nie obawiał, to by było coś nie tak. Obawiam się bardzo, wiesz, bo napędzane są te właśnie takie rozmowy, że zabraknie chemii, że tej substancji nie będzie, tamtej substancji nie będzie, no... Nie wiemy, co przyniesie jutro. Dokładnie, istnieje takie ryzyko, natomiast mam nadzieję, że tak nie będzie. Że jednak te triazole, których będziemy chcieli użyć, no będą dostępne i wiesz co, jeżeli nie będzie, to będzie stanowiło określonych, to będzie stanowiło dla nas pewne wyzwania. Co mamy dobrać, bo jeżeli ma czegoś brakować, to my tego nie unikniemy później. Jasne. My musimy się do tego już później spróbować dostosować. Do aktualnych warunków. Dokładnie. No słuchaj, przejdźmy do tego nawożenia. Opryskiwasz za nami, rozumiem, że chyba RSM tutaj będzie. Tak, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w pierwszej dawce, w ogóle zaczynamy od rzepaku, tak? Mówimy tak, rzepaku. Oczywiście. Jak no to rzepak planuje praktycznie 90%, patrząc na to, co się dzieje, na fazę rozwoju swojego rzepaku, to 90% dawki azotu dać jako jedno. Jako jedno. Jeden... Będziesz miał możliwość zaaplikowania później tych pozostałych 10%, a 10% pójdzie u mnie do listnia. A widzisz, to też ciekawe rozwiązanie. Próbuję na ten rok tego typu rozwiązania, i, ale w oparciu o ilość azotu mineralnego będzie wyjściowa, ta pierwsza. Tak, wyjściowa, dlatego no. będzie RSM. Aha. Na pewno zrobię też jeszcze test na RSM z inhibitorem. O proszę. W rzepaku. Zrobimy sobie na jednym polu, jak ten rzepak będzie się zachowywał. Bardzo fajnie. Ciekawe plany, więc cóż, cóż nam jeszcze pozostaje? No wiem, że nawóz masz kupiony, co prawda nie... Tak, powiem Ci, to jest akurat mój komfort. Z tym akurat śpię spokojnie, mam kupiony, zapłacony, także... Nie mów, w którym miejscu zlokalizowany. Nie mówię, w którym miejscu zlokalizowany. Teraz jest to niebezpieczne, słuchajcie. Przed jednym chciałbym Was przestrzec. Kolejny sygnał do mnie dociera od Was, bo dzwonicie, dajecie znać i prosicie o to, żeby ostrzec też innych. Mianowicie kolejni oszuści się pojawiają. Są ceny nawozów takie, jakie są. Ceny nawozów, ceny chemii. I niektóre osoby będą to próbowały wykorzystać potrójnie, dlatego że gdy dadzą cenę 500 zł niższą, to wiedzą, że ludzie pobiegną za tym. Pamiętajcie, że to są przeogromne pieniądze, że ryzyko, szczególnie w tym roku, jest zdecydowanie większe. Jeżeli chcecie być pewni, jeżeli chodzi o Wasze zakupy, ja Was odsyłam do listy naszych autoryzowanych dystrybutorów. To są firmy, które kupują bezpośrednio od nas. Mają podpisaną umowę i u nich po prostu nikt Was nie naciągnie. Macie to w linku pod opisem. No mało tego, jeżeli chodzi o nawozy, to jest jedna składowa, są środki ochrony roślin, są tutaj też, jest materiał siewny, jest sprzedaż nieraz i barterowa, jeżeli chodzi o płody rolne. U dystrybutora często te wszystkie rzeczy są połączone, dlatego tam też kompleksowa jest obsługa klienta. Dlatego też no, uważajcie na te bardzo atrakcyjne oferty, które nie pochodzą od dystrybutorów, tak w skrócie, więc no, Jarek, cóż, no, lecimy na pole zobaczyć jeszcze, jak te rośliny wyglądają, damy Ci tutaj znać, co żeśmy zaobserwowali, no i cóż, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości się widzimy już z tym azotem mineralnym, bo to trzeba będzie robić już lada moment. Tak, być może z samym początkiem marca będziemy, jeżeli pogoda pozwoli, musieli tą pierwszą dawkę aplikować i tak naprawdę od tego zaczniemy. Pokażemy, ile azotu było w glebie. Boję się z tą pierwszą dawką, naprawdę jeżdżę po punktach handlowych niezależnych, widzę, ile tego nawozu mają i powiem Ci, Jarek, naprawdę ja się boję. Boję się, co będzie w momencie, gdy ludzie pojadą, okaże się, że ten nawóz, który jest tam, jest już albo sprzedany, albo nie mają skąd wziąć. Nie wiem, jak ja mam już o tym mówić, nie wiem, w jaki sposób, tak żeby nie było to natarczywe, ale powiem szczerze, kurczę, nie zostawiajmy wszystkiego na ostatnią chwilę, bo jeżeli zostawicie to na ostatnią chwilę, uwierzcie mi, że ten rok może naprawdę bardzo dużo pokazać złego. Ja się o to obawiam i tylko i wyłącznie przez to Wam to mówię. Proszę, uważajcie na to i zwróćcie na to szczególną uwagę. Spróbujcie się zabezpieczyć troszeczkę wcześniej. Dokładnie. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie standardowo łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Kolejny film już będziemy robili też z konkursem, także kolejny film też musicie koniecznie obejrzeć. Ci, którzy przede wszystkim chcą wygrać. Jarek, ja Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki. Trzymam kciuki tutaj za pogodę, żeby nie była taka... No tak, w tej chwili... To jest to, co decyduje o naszych planach, bo... Być albo nie być, tak albo będziemy mieli co być może będziemy się musieli spotkać w tym miejscu za miesiąc, półtora, oby nie. I jakie plany mamy na przesiewy. A tego nie życzymy nikomu. Zgadza się. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.